Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na wspólne gotowanie. No, jest dosyć ciepło i gorąco, a ja mam ochotę i takie sobie zakupy wczoraj zrobiłam na paprykę faszerowaną mięsem wieprzowym, mielonym i chcę dzisiaj, póki jeszcze tego upału takiego dużego nie ma, chcę szybko przygotować sobie taką potrawę. Bardzo ją lubię i powiem Wam tak. Niektórzy czasami, ja też tak robię zresztą, czasami zapiekam sobie. Mam też o takie, wyłożyłam tu, bo się zastanawiałam nawet, ale mówię, jest tak gorąco, taką małą foremkę i tutaj można sobie postawić papryki, czy cukinie, czy cebulę, pomidory i zapiekać w piekarniku. Ale dzisiaj, ponieważ robię tylko i wyłącznie paprykę, to zrobię to w garnku, zaleję wodą i tam będę troszeczkę to dusiła, dlatego że nie mam ochoty w ten upał włączyć piekarnika. Nie, nie. Jak pomyślę sobie, że jeszcze piekarnik, to nie bardzo. I dzisiaj właśnie będę robiła taką paprykę. No i oczywiście zapraszam Was bardzo na film. Oczywiście przy tej okazji, ja od razu Wam mówię, ci, co nie lubią takich moich gadek, to niech sobie darują, niech wejdą tylko tam pod filmem, są składniki, które są potrzebne, dlatego że ja Was zapraszam na wspólne gotowanie i po prostu tak jak to w kuchni, będziemy sobie gadać, będziemy robić te papryki. No, a potem sobie zjemy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Do wykonania tej potrawy oczywiście będzie potrzebne nam mięso mielone. Tu jest pół kilograma łopatki mielonej i tu jest ryż ugotowany. Surowego ryżu było 200 gramów. I tyle mniej więcej wychodzi. Myślę, że to będzie akurat sam raz, zobaczymy. No, ja mam cztery papryki. Starajcie się, jak wybieracie, akurat mi się tak nie udało, ale jak wybieracie papryki, to starajcie się, żeby one były mniej więcej takie same. Ja akurat tak nie mam, każda papryka jest inna, ale o zobaczcie, tak jak te dwie papryki, no to fajnie jest, jak one są mniej więcej jednakowej wielkości. Po pierwsze, że łatwiej, ładniej to wygląda w naczyniu, jeżeli zapiekacie, a poza tym w tym samym czasie stają się też gotowe. Ja może zacznę od cebuli, dlatego że będę chciała tutaj, żeby nam się cebula już troszeczkę rumieniła. Mam tutaj naczynie, już sobie wezmę. I powiem Wam, no, obcięłam nie tą stronę, wyobrażacie sobie, nie tą stronę obcięłam. No nic, dlatego że jak obcinacie to, a zostaje ta, to ładnie Wam trzyma cebula. Ja, widzicie jak to jest, gadam i wtedy się zagadałam. Śmiałam się ostatnio, chcę Wam to opowiedzieć, dlatego że teraz wiecie jak są okna otwarte, no to zazwyczaj słychać jak ktoś tam krzyczy, czy coś tam rozmawia na podwórku, że tak powiem, chociaż teraz gdzie te podwórka? Już nie ma tych podwórek, tak. Tak a propos, to kroję w taką grubszą kostkę, nie robię takich malutkich drobno, tylko raczej taką troszeczkę grubszą kostkę ukroję, pokroję. Ale co Wam chcę powiedzieć, jak było to okno otwarte, śmiałam się. Dlaczego? Dlatego, że siedzę, czytam książkę, a ktoś krzyczy: Mamo! Przez okno, tam na dole. I tak się zaczęłam śmiać, bo przypomniały mi się te czasy, kiedy jak były właśnie te podwórka, jak te dzieci wszystkie były na tych podwórkach i jak my żeśmy krzyczeli: Mamo! A jeszcze ktoś powiedział: Mamo, kanapkę! No to już w ogóle mnie to rozbawiło bardzo. I tak się zastanawiam, bo ja mam bardzo dużą cebulę, ale chyba jeszcze tą połówkę też skroję. I tak mnie to rozbawiło, bo przypomniały mi się te czasy, kiedy rzeczywiście te podwórka tętniły życiem. Ja nie wiem, w tej chwili widzę, że jest mniej tego wszystkiego, tych podwórek. No, niektórych to męczy oczywiście, bo to wiecie, takie podwórko to też jest głośne, bo wtedy te krzyki dzieci i jeszcze to wszystko się potęguje. Ale
Tak mi się przypomniało, jak to ja byłam młoda i krzyczałam do mamy, albo żeby mi rzuciła, mamo, rzuć mi na bułkę. No i to wiecie, zazwyczaj było 2 złote, 5 złotych i też mama brała w jakiś woreczek, żeby to jakoś rzucić. Także to były takie bardzo, bardzo fajne wspomnienia i czasy. Nie wiem, czy one teraz funkcjonują, czy nie. U mnie tutaj podwórka nie ma. No dobra, ale ja w międzyczasie gadałam z wami i cebulę już pokroiłam. Teraz sobie włączę tu ogrzewanie. Dam dobrą łyżkę masła klarowanego. O, niech nam się tutaj... O, taką łyżkę masła klarowanego dałam. I niech się nam to wszystko rozgrzeje. I zaraz będziemy smażyć cebulę. W międzyczasie, już jak tutaj czekam, trzeba troszeczkę tam pilnować, wiecie. Ale w międzyczasie będę sobie paprykę tutaj przygotuję. I tak wezmę, bo można sobie ściąć. A ja zrobię może takie czapki. Może powinnam nawet większe zrobić, ale jakie mi wyjdą, to żeby tu wyszły te nasiona. Oczywiście papryka jest już umyta, tak? I to dobrze, myjemy tą paprykę. Środek ładnie tutaj wyjęłam. O, ale sobie jeszcze tutaj chcę, chyba te kapturki zostawię. O, więc te kapturki zostawię, to mi odleciało. No takie będę sobie tak troszeczkę, tak, tak, takie kapturki zostawiamy. Także warto tutaj sobie może trochę dalej dać. O. I tak. O. Żeby te kapturki może były większe. Tu fajnie nam się już masło topi. Dobrze. Ja sobie przerwę w tej chwili tę pracę. I już na to rozgrzane masło dam cebulę. Dam cebulę i będę ją tak powoli rumienić. Nie za szybko, bo ja nie chcę, żeby ona mi się tak szybko spaliła, więc pierw dam troszeczkę więcej tego ciepła, a teraz wezmę i powoli będę sobie smażyła cebulę. O. Napiszcie mi w komentarzach, czy u was jest też dzisiaj tak gorąco, no bo u mnie... Naprawdę. Dobra, cebulę tutaj sobie będę smażyć. Niech się smaży powoli. Zaraz zobaczę, czy nie zmniejszyć tego ogrzewania. No a ja będę sobie dalej przygotowywać kolejną paprykę. O, i pozbywać się tego wszystkiego tutaj ze środka. No, ładnie tutaj wychodzą te wszystkie. No i zaraz jak nam się cebula zrumieni, będziemy przygotowywać mięso. Takie czapeczki zostawiam tutaj. O. Można też do tej cebuli, dodać też czosnek pod koniec smażenia, ale ja będę dodawała tym razem czosnek bezpośrednio do mięsa. Przez praskę wezmę ją, przycisnę ten czosnek, dlatego że ja wolę taki bardziej surowy, on ma dla mnie taki większy smak. O, no i idziemy dalej. Ja wam powiem, że to jest takie danie, które do przygotowania jest bardzo szybkie, a naprawdę jest bardzo dobre. Teraz jeszcze jak te papryki w sezonie, to nawet nie jest drogie. W międzyczasie pamiętamy o naszej cebulce, żeby nam się nie spaliła. Upał, trzeba pić wodę, pamiętajcie. W międzyczasie ja wzięłam cebulę, dałam na talerz, dlatego że chciałam, żeby mi przestygła, bo będziemy już robili farsz do naszej papryki. Dam tutaj pół kilograma łopatki mielonej. Ja od razu sobie będę wkładała naczynia do zmywarki. Mój operator tego nie lubi, ale ja mam już taki odruch.
Najlepiej mieć otwartą w międzyczasie zmywarkę i sobie od razu wkładać. Mamy tutaj mięsko, dam jeszcze od razu ryż. O. Ja już tutaj dałam tą swoją do ryżu troszeczkę tej swojej wegety, którą przepis oczywiście znajdziecie na moim kanale. I do tego dodam cebulkę. Dodam już cebulę, która przestygła. Wszystko zgarnę ładnie. Dodamy do tego tymianku. Troszeczkę suszonego tymianku. Można sobie zioła wziąć jeszcze do moździerza, możecie sobie jakąś mieszankę zrobić i takie zioła roznieść w tym, ale ja jeszcze tu będę patrzyła, co by tu jeszcze dodać i co ja dodam. Rozmaryn, dobra, ja uwielbiam patrzeć. Nie, rozmarynu nie. Co ja gadam? Widzicie? Patrzcie. No pokaż tutaj moje te przyprawy, a tam pokazujesz ciągle, bo tu trzeba się... O, czosnek niedźwiedzi. Ja wam powiem, dlaczego ja mówię pokaż przyprawy. Bo ja czasami robię tak, że troszeczkę dam tego czosnku niedźwiedziego, no bo tak czasami mam ochotę. Teraz dam troszeczkę, wiecie czego? Może lubczyku? Jest lato, lubczyk troszeczkę. Nie każdy lubi lubczyk. A ja uwielbiam jego zapach nawet, bardzo. Ale to tak wszystkiego, tak troszeczkę rozsądnie damy. I tak się zastanawiam, czy nie dać troszeczkę papryki wędzonej. I chyba troszeczkę dam. Dam troszeczkę papryki wędzonej. Też nie za dużo, żeby nie zdominowała tego smaku. Jeżeli chodzi o przyprawy, to wiecie, każdy sobie robi tak jak lubi. Zaraz zobaczymy, czy tego wszystkiego nie dałam tutaj z kolei tych przypraw za mało. Na pewno będzie trzeba dodać oczywiście jeszcze sól. Ryż ja już sobie posoliłam jak gotowałam, także teraz tylko dam tyle soli, ile do mięsa będzie potrzeba tak troszeczkę. O, no i teraz będziemy wszystko mieszać. Będę mieszać, już jeszcze to odstawię do zmywarki. Zamknę zmywarkę, żeby operatora nie drażniła. Najlepiej takie wszystkie farsze mieszać jest ręką. Ja dzisiaj nałożę sobie rękawiczkę, tylko dlatego, żeby nie drażniły Was moje paznokcie pomalowane na czerwono. Zresztą ja sama tak nie lubię, jak ktoś tak ma mocno pomalowane paznokcie i w tym, dlatego tylko tak daję. O! Najlepiej jest mieszać ręką, dlatego że wtedy wyczuwacie, po prostu czuje się pod ręką, jak to jest wszystko mieszane i wtedy najlepiej się wymiesza. O. Farsz już mam zrobiony. Wymieszany. Jeżeli będzie zbyt gęsty, zbyt kleisty, to warto jest dodać albo wodę, albo jeżeli macie rosół, to akurat może być rosół. W każdym razie można wtedy, żeby bardziej był rozluźniony ten farsz. Ja sobie wezmę tutaj garnek. I tak jak Wam wspominałam, można również takie papryki piec. W temperaturze 180 stopni, piekarnik góra-dół, kładziecie mniej więcej na środku piekarnika papryki, tak żeby były papryki na środku, wiecie, nie blacha, tylko papryki mniej więcej, żeby były na środku i możecie sobie zapiekać. To już wtedy trzeba pilnować około 50 minut. Ja w tej chwili będę sobie nadziewała te papryki. Już wezmę, zrobię to ręką, można robić łyżką. Niektórzy bardzo mocno, słuchajcie, ubijają te papryki. Ja to z kolei tak nie za bardzo lubię, jak jest tak mocno ubita.
ubite to mięso. I to nawet widzicie, nie wiem, czy tutaj nie za dużo. Warto tutaj może mniej dać, żeby nam ładnie to weszło, to nakrycie. O, tak. Trzeba trafić dobrze. Teraz weźmiemy może te. I tak może, można sobie tutaj w miarę, żeby było dużo tego nadzienia, a pod koniec już tutaj sobie można taki dołek zrobić, żeby ładnie nakryć. O, pięknie. Tu zbiorę i kolejną paprykę. Tutaj akurat takie papryczki, patrzę, że może cztery mi się tak zmieszczą. Mam nadzieję. O. Jeżeli zostanie Wam takiego farszu, to też nie ma problemu, bo można zrobić z tego jakieś pulpeciki. Także na pewno coś dobrego można zrobić. Papryki mam już przygotowane. Jak widzicie, ładnie są zakryte swoim kapturkiem. I w tej chwili tutaj na dno garnka podleję wodę, zamknę i będą się tutaj dusiły na takim lekkim ogniu. Jeżeli zostaje Wam farsz, no to faktycznie, jeżeli macie większą rodzinę, to możecie sobie po prostu zrobić inne warzywa faszerowane, pomidory, cukinie, cebulę. Bardzo dobrze to wszystko wygląda. Jeżeli macie większy półmisek i poukładacie sobie różne rzeczy, to naprawdę, jeżeli zaserwujecie na obiad, to będą wszyscy na pewno zachwyceni. Ja w tej chwili sobie z tego prawdopodobnie jeszcze zrobię pulpety i będę miała obiad na dwa dni. Dobrze, ja już sobie wezmę w tej chwili, postawię tutaj garnek, wleję troszeczkę gorącej wody, żeby nam się to wszystko troszeczkę dusiło. O tak, jedna trzecia, żeby papryki były, jedna trzecia papryk, żeby była zakryta. Troszeczkę posolę tę wodę, nie za dużo. I nakrywam pokrywką i będę to gotować. Nie gotować tak na takim, żeby to tak pyrkało. I potem Wam powiem mniej więcej, ile czasu to trwało. A teraz jak zwykle sprzątamy w kuchni, przygotowujemy sobie pewne rzeczy albo na jutro, jeżeli zostało nam z farszu, albo po prostu robimy sobie kawę i odpoczywamy. W pozostałej części farszu zrobiłam jeszcze kotlety, ale do tego farszu dodałam jeszcze jajko, żeby te kotlety mi się nie rozlatywały. Minęło około 50 minut. Myślę, że już papryki są gotowe. Ja już wyłączyłam kuchenkę i zaraz będę próbować, czy są dobre. Ja bardzo lubię, jak ta papryka nie jest taka mocno rozgotowana czy mocno upieczona, tylko kiedy jeszcze trochę jest taka twardawa. No a oczywiście mięso musi być dobre. Tutaj zrobiłam jeszcze sobie kotleciki, tylko do kotletów to trzeba dodać, jeszcze muszę tu widzę sprzątnąć, do kotletów trzeba dodać jajko i można trochę bułki dodać. Ja już sobie nałożyłam paprykę, przekroiłam na pół, żebyście widzieli, jak wygląda w środku, że już jest naprawdę wszystko ugotowane i bardzo dobre, bo ja już próbowałam. Natomiast myślę, że jeżeli wolicie taką paprykę bardziej twardawą, to wtedy wystarczy 40 minut, to już takiego lekkiego pyrkania, to będzie akurat dobrze. Moja gotowała się 50 minut, znaczy gotowała się, dusiła się tak na lekkim takim ogrzewaniu i wtedy odchodzi ta skórka. A ja akurat tak lubię, bo nie lubię tej skórki z papryki. Polecam Wam bardzo serdecznie, żebyście w tym okresie, kiedy są warzywa, kiedy jest dużo takich sezonowych warzyw czy owoców, owoce też świetnie nadają się na faszerowanie, no niekoniecznie mięsem, to żebyśmy
korzystali z tego dostatku w tej chwili tych warzyw, kiedy one są według mnie po prostu najlepsze. Zachęcam Was do tego i mam nadzieję, że zainspirowałam do tego, żebyście sobie coś takiego pysznego zrobili. Zachęcam oczywiście wszystkich również do subskrypcji mojego kanału, do tego, żebyście, jeżeli podoba Wam się taki film, to żebyście zostawili kciuk w górze. Dzisiaj będę kończyć, będę jadła. Nie chcę Wam laskać tutaj, bo ten mikrofon to tak ściąga, że rzeczywiście to fajnie nie jest, ale jest naprawdę pyszna taka papryka. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia wkrótce. Pa, 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 cześć!